Hej, cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense Battles i dzisiaj, słuchajcie, mamy nowego profesora zło. Nagrywam to troszeczkę inaczej, mniej oficjalnie, tak myślę można by to nazwać. Nie ma tego oficjalnego wstępu, a to dlatego, że zgodnie z waszymi prośbami chcę wam wrzucić ten film możliwie jak najszybciej. No więc po prostu jakby odciążyłem się troszeczkę w procesie montowania, tak? Dzięki temu ten film będę mógł wrzucić dla was wcześniej. Nie mówię, że zawsze tak będę robił, na razie powiedzmy, że to troszeczkę eksperymentuję. Prawdopodobnie będę chciał zostać jednak przy tych wstępach itp., ale no po prostu dzisiaj tak się złożyło, że akurat tak mi po prostu jest też wygodniej. Dajcie znać, co o tym myślicie. Bardzo wam dziękuję za to, że pod poprzednim materiałem z Profesora Zło zostawiliście ponad 700 pozytywnych ocen. Zapraszam was również na G2, gdzie po korzystnych cenach możecie kupić naprawdę fajne gry. Link do strony znajdziecie w opisie. No i słuchajcie, my dzisiaj zaczynamy już nowe wyzwanie, nie będę przedłużał. Mamy przeżyć do rundy 19. Gramy tak shooterem, inżynierem oraz małpką z bumerangiem. Także całkiem ciekawy zestaw. Ogólnie tak, ja polecam wam zacząć od postawienia inżyniera. Niech będzie w tym miejscu, od razu ulepszmy go na dolne ulepszenie, które powoduje, że no stawia on działka, tak? Jeżeli chodzi o powersy, ale mi się odbija, przepraszam, napiłem się dużo coli. I teraz jak tak mówię szybko, To momentalnie ciężko mi po prostu szybko mówić. W każdym razie, od razu też ulepszacie go na 2-0. Generalnie ja dzisiaj próbowałem to wyzwanie przejść i myślę, że dam radę wam pokazać, jak to zrobić. Praktycznie parę razy poddałem się w rundzie 17-18, po prostu żeby specjalnie jakby się poddałem, żeby mieć z czego film nagrać. Także wydaje mi się, że no mówię, że wiem, jak to przejść, czy tak faktycznie jest, to zaraz zobaczymy. Jedyny powers, jaki nas interesuje, bo powersów nie omówiłem, to jest tylko ta tarcza. I to tyle. Poza tą tarczą nie interesuje nas tak. Tutaj weźmy sobie może multi-target. Czy ja chcę już te tarcze odpalać? Nie, może się wstrzymamy. Teraz tak, dlaczego zacząłem od inżyniera? Kogoś może to ciekawić. Zacząłem od inżyniera dlatego, że tak jak widzicie, profesor Zło zaczyna od raszowania szybkimi balonami. Szybkie balony mają to do siebie, że pojawiają się w dużych odstępach od siebie. No a inżynier jest, powiedzmy, taką piętą achillesową inżyniera, przynajmniej ulepszonego na 2-0. To są właśnie balony w grupie. A tutaj balonów w grupie przynajmniej na razie nie ma, zaraz będą, o tym zresztą za chwilkę powiem. Tak jak widzicie, straciłem tylko 6 punktów życia, także spoko. Ogólnie będziemy starali się postawić Blunt Trapa, ponieważ tutaj głównym problemem będą kamoceramiczne balony, ale to zresztą za momencik wam pokażę. Te kamoceramiki tutaj będą naprawdę, naprawdę problematyczne. Zobaczcie, teraz ulepszyłem sobie na 3-2. Jak macie około 350 przychodu, to wstrzymujecie się z wysyłaniem, ulepszacie tak jak ja, czyli 3-0 oraz 3-2. No i teraz tak do 400 myślę, że możecie na spokojnie wysyłać. Tak do około 400 przychodu, ja przynajmniej tak grałem, jakoś to działało. Teraz jest dosyć trudny rush, bo on gra quickshotem, gra też tymi białymi balonami, no właśnie z quickshotem, z regeneracją, więc proponuję wam użyć tarczy. Ogółem myślę, powiem wam szczerze, że jest dużo sposobów, żeby przejść ten challenge. Na przykład zamiast bronić się inżynierem na samym początku, moglibyście równie dobrze bronić się tak shooterem, jakbyście go tutaj może postawili, w tym miejscu, albo jakoś w tym miejscu, może tutaj, no coś w tym stylu, więc wydaje mi się, że jakby jest dużo sposobów. Teraz sprzedajemy tę małpkę z bumerangiem i ulepszamy sobie, o, tutaj, pod to ulepszenie. Okej, no muszę iść, bo nie będę miał czym bić opancerzonych balonów. Chociaż ten chyba kwas alchemika biłby te opancerzone balony, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dobra, teraz tak, runda 12, on na nas wyśle, tak jak widzicie, taki oto raszyk. Można to skontrować łatwo skillem, tyk. Jeżeli by was nie było stać, możecie sprzedać alchemika i teraz tak, znaczy nie alchemika, tylko inżyniera i teraz ulepszacie tu Blunt Trapa. Nic tutaj nie dokupujecie więcej, idziecie po prostu pod Blunt Trapa, stawiacie sobie kolejnego inżyniera. Ja tutaj grałem na dwóch inżynierów i tutaj 3-0. Dlaczego? Pod zdejmowanie kamo. Problem Blunt Trapa jest taki, że on nie widzi kamo.
jakby kamuflaż z baloników musi zostać, on musi zostać zdjęty, zanim jakby jakiś balon wleci do Bluntrapa. I to jest, dlatego właśnie jakby dostawiam jeszcze jednego inżyniera. Dlatego właśnie robię to w ten sposób. Nie wiem teraz, czy ten Bluntrap jest w dobrym miejscu. Teraz widzicie, leci quickshot. I zobaczcie. Pyk, od razu zbierzcie też, od razu zbierzcie. To jest bardzo ważne. Okej, okay, ten mi się przedostanie chyba, ale to nic się nie stało specjalnie. Okej, okay, i teraz tak. Dobra, myślę, że możemy sprzedać tego inżyniera. I zagramy... Okej, okay, zagrajmy tak, ulepszoną. Okej, okay, może jednak dobrze byłoby... A gdybym postawił jeszcze jednego Bluntrapa, zagrajmy jeszcze jednym Bluntrapem. To mi się wydaje, że będzie miało najwięcej sensu, jak zagramy dwoma Bluntrapami w tym momencie. Niepotrzebnie stawiałem tę małpkę z bumerangiem, to nic nie zmieniło. Mamy teraz dwa Bluntrapy. I wydaje mi się, że to będzie ok. Można to wybronić trochę inaczej. Ok, leci Camo Ceramic, chyba wpadł. Na etapie zeber możecie postawić w ten sposób ulepszonego, tak jak tutaj teraz pójdę. Tak jakby pod małpkę z bumerangami 4-2, to też jest dobre, to też jest bardzo mocna defensywa. No i proszę, udało się. Nie wiem, czy zrozumieliście, zrobiłem, wydaje mi się, dużo chaotycznych rzeczy, więc może warto by było podsumować, co zrobiliśmy, tak samo jak to robiłem na poprzednim materiale, pokazując wam na sandboxie parę rzeczy i omawiając parę rushów. Przede wszystkim zagrajmy na tej mapie, nie ma znaczenia mapa. Chcę wam pokazać kilka rzeczy, bo wydaje mi się, że można się naprawdę sporo z tego dowiedzieć. Generalnie tak, co warto zaznaczyć, mieliśmy wieżyczki, używałem tylko inżyniera oraz używałem tylko małpki z bumerangiem. Tak, małpki z bumerangiem. Jeżeli chodzi o inżyniera, to zobaczcie, że Bluntrap, teraz mamy Bluntrapa, jeżeli wyślemy balony i one wszystkie będą camo, to jeżeli nasz inżynier postawi Bluntrapa, to zobaczcie, te camo balony się przedostaną, widzicie? Te camo balony się przedostają. Niektóre tu ktoś powie, no ale coś wchłonął ten Bluntrap. Bluntrap wchłonął tylko te balony, z których camo zostało zdjęte, ponieważ inżynier zdejmuje kamuflaż na ulepszeniu, na tej, ta piana, tak? Ten kwas, piana, jak zwał, tak zwał, zdejmuje kamuflaż. Jednak jest go dosyć mało. Innym sposobem, żeby bić kamuflaż, też spotkałem się z takim komentarzem, ktoś mi kiedyś mówił, że ten skill tak shootera bije camo, nie jest to prawda, od razu też chcę to naprostować, chcę wam to pokazać. Wyślijmy camo. Proszę bardzo. Nie jest to prawda, nie bije camo. Ktoś to kiedyś mi napisał w komentarzu, chciałem naprostować, że to nie jest sposób na bicie balonów z kamuflażem. Jeżeli chodzi o małpkę z bumerangiem, to będzie ostatnia rzecz, jaką wam pokażę, to tak. Ona bije camo, jeżeli pójdziecie pod skilla, zobaczcie, jeżeli wyślę taki camo ceramik, to ona nie atakuje, ale jeżeli odpalicie skilla, to już tak. I ktoś by powiedział, no to te camo ceramiki można było tak bronić. Tylko że tam profesor Zło używał quickshota. Dlatego jedynym sposobem było właśnie wybronienie tego inżynierem. Wydaje mi się, że można by to było wybronić właśnie w ten sposób. Ja pamiętam, że ja rano właśnie jak robiłem to wyzwanie, jak sobie robiłem różne próby, to próbowałem to zrobić tym skillem, ale to jest dużo trudniejsze, tak mi się wydaje. Ktoś powie, no dobrze, ale po co ulepszać tak, skoro jest przecież to drugie ulepszenie, tak? To, o którym powiedziałem, że jest bardzo dobre. Owszem, ono jest bardzo dobre, ale jest słabe na ceramiki. Na ceramiki z quickshotem radzi sobie naprawdę, zobaczcie. Naprawdę jest, no tutaj ja to zniszczę ten ceramik, ale to dlatego, że tutaj te balony się kręcą tyle razy, nie? Jeżeli byłby tu quickshot jeszcze, dlatego nie można było zagrać jakby nim na samym początku. Na te ceramiki właśnie jedyną taką, znaczy jedyną, najprostszą defensywą to jest właśnie postawienie Bluntrapa. Dlatego ja też zagrałem inżynierem najpierw w ten sposób, że postawiłem sobie Bluntrapa. Okej, nie ulepszałem zasięgu. O tym też pamiętajcie. A
Później postawiłem przed jeszcze jednego inżyniera ataku ulepszonego, 3-0, żeby zwiększyć szansę, że Camo zostanie zdjęte i że balony wpadną do Bloontrapa. Bo jeżeli Camo zostanie zdjęte, pyk, tak jak tutaj, to do Bloontrapa te balony wpadną. Jeżeli to Camo nie zostanie, zobaczcie, jeżeli ja przerasuję nie wiadomo iloma balonami, no to zobaczcie, tu jest w niektórych miejscach, o tu macie kamuflaż. Dlatego to jest pokrótce o to chodziło. Nie wiem, czy zrozumieliście, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że tak, że nie opisałem tego jakoś zbytnio chaotycznie. Dzisiaj taka trochę inna forma odcinka. Mam nadzieję, że mimo wszystko docenicie to, że wrzucam dla was materiał szybciej, trochę kosztem jakości. Jestem tego świadom, ale może dzięki temu więcej osób na tym skorzysta. Nie wiem, czy na tym moim tłumaczeniu czy bardziej nie zawiłem, nie skomplikowałem, o co chodziło. Ogólnie najprostszą strategią to byłoby zbudowanie po prostu dwóch Bloontrapów, tak jak to zrobiłem na samym końcu. Wydaje mi się, że dwa Bloontrapy poradziłyby sobie bez problemu, nawet z tym raszem z zebrami na samym końcu, który leciał, jak już postawiłem małpkę z shurikenami, tymi kręcącymi się, z bumerangiem, tak? Tymi kręcącymi się wokół niej shurikenami, to wydaje mi się, że i tak dwa Bloontrapy by wystarczyły. Pamiętajcie, żeby zbierać hajs z Bloontrapów, bo jeżeli Bloontrap będzie przepełniony, a wy nie zbierzecie z niego pieniędzy, to nie pojawi się nowy, a ten, który macie, nie będzie działał. To tyle ode mnie, życzę wam miłego dnia, mam nadzieję, że ktoś na tym skorzysta. No i co? Cześć!